co włożyć z powrotem. Tak jak mówię, nie widziałem tu matki. Może matka jest przykryta. Może matka jest przykryta tutaj tymi pszczołami. Jest matka. Tutaj. Zielona jak chodzi ładnie. Chodzi mateczka, czyli jest. Czyli wkładamy ją tu z powrotem. Mamy pewność, że matka jest. Że matka jest, to dobrze. Matka jest tutaj, tutaj w tym. Teraz tutaj, nie wiem, te pszczoły chyba ją, pszczoły chyba ją tutaj, tą larwę, czy tego robaczka, co robią? No karmią. I ostatnia ramka. Zobaczmy ostatnią ramkę. To jest ostatnia ramka. Jak tam kamera nagrywa? Nagrywa. Mamy pół godziny filmu. Ostatnia ramka. Dobra, zobaczmy ostatnią ramkę. O, też są kokony. Widzicie? I kurczę, tu są jajeczka. No nie wiem co zrobić. Nie wiem co zrobić, co zobaczymy, pomyślimy. Nad tym kokonem całym się kokony takie robią. Muszę to jakoś okiełznać tutaj. Dobra, postawiłem na rogu, to delikatnie, żeby nie zniszczyć. Kurczę, tu jest zielone, nie? Nie, to jest puste. To jest puste. Tutaj nie ma nic. To jest puste. To jest puste. To jest puste. Aczkolwiek tu w tym miejscu zaczęły składać. No nic, no to trzeba tu zdemontować. Dobra. Jak tam na dole wygląda? Na dole jest czysto. Tam też jest czysto. Dobra, zatem to jak widzicie, pszczoły tutaj są od pana Józefa strasznie pracowite. Strasznie. I powiem wam, ciężka taka ramka. Strasznie ciężka. Dobra. Czyli tu do tego gabinetu powinny mi wejść dwie ramki jeszcze. Tu powinienem włożyć na koniec ramkę pracy, a do środka powinienem włożyć ramkę bez... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Aha, jest dziewięć. Dziewięć. Tu miał być dziesiąty. No tu miała być ramka osłonowa i jeszcze jedna ramka osłonowa. Czyli jeszcze jedna ramka osłonowa, czyli tam, gdzie najwięcej miotku. Czyli która tu ma miodek? Nie, tu jest czerw. To tutaj nie. Tu jest czerw, tu mówiłem bodajże, że jest matka. Dobra, to trzeba usunąć. Nie wiem co z tymi jajeczkami, no nie jest ich. No zobaczcie, no jest tutaj, jednak tutaj te jajeczka są, no nie wiem co zrobić z tym.